Witam. Podzielę się swoimi spostrzeżeniami po roku użytkowania zestawu off-grid. Panele 6 sztuk po 580 watopików umieszczone na domku narzędziowym. Inwerter Orwaldi 5 kW. Używany akumulator trakcyjny z wózka widłowego 48 V 500 Ah. Dlaczego taki? Głównie cena oraz lekka obawa o bezpieczeństwo. Skrzynia na akumulator, by ograniczyć gromadzenie gazu w garażu. Na dole wlot powietrza do skrzyni. Wylot gazów ze skrzyni w systemie grawitacyjnym. System automatycznego uzupełniania wody. Raz w tygodniu odkręcam na chwilę. Do napowietrzania używam sprężarki, reduktora i elektrozaworu podłączonego do włącznika Wi-Fi. Pokażę w następnym filmiku. Od 2019 roku posiadam instalację on-grid 7,6 kWh, lecz zawsze interesowała mnie niezależność. Pod off-grid mam podpiętą całą kuchnię bez płyty indukcyjnej, oświetlenie cały dom, dodatkową lodówkę i zamrażarkę. Tak przedstawia się moje zużycie i produkcja w 2023 i w 2024 roku. Do tej pory dopłacałem do prądu. W tym roku po raz pierwszy mam nadwyżkę i dlatego dogrzewam od września klimatyzacją. Prawdopodobnie w grudniu przekroczę 900 kWh poboru prądu. Mamy 8 grudnia, a i tak powinno zostać na przyszły rok. Przez lato nadwyżką energii z paneli podgrzewałem wodę do mycia. W kolejnym filmiku pokażę, jak to wykonałem. Korzystam z programu Watch Power i jak tu widać w sobotę 7 grudnia o 12:40 całkiem fajna produkcja, ponad 2000 W. Kolejny filmik, opis połączenia i obsługa tego programu. Czy się opłaca? Energetycznie zyskałem i to dla mnie najważniejsze. Kiedy się spłaci? Za mało jeszcze danych, ale jestem bliżej małej niezależności. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczyska.